Stojący na niebiesko Lech robił lepsze wrażenie. Jednak w 15 minucie to gospodarze objęli prowadzenie. Wichniarek uciekł obrońcy na skrzydle, a jego centrę Gula głową zamienił na bramkę. Bardzo dobra akcja Wichniarka i przytomne wejście do środka Sławomira Guli. Widzew atakował, Lech nie pozostawał dłużny. Brakowało jednak wykończenia. Strzały w kierunku bramki były wyłapywane przez bramkarzy lub mijały cel w przyzwoitej od bramki odległości. W 30 minucie Lech przeprowadził kontrę. Rzadko było na przedpolu Matuszka. Piskuła podał do Maćkiewicza i stało się. 1-1. Bardzo zaspała obrona Widzewa. Będą mieli co podziwiać zawodnicy Monako, których przedstawiciel filmował całe spotkanie. W 45 minucie sędzia Mikulski dostrzegł faul na Wichniarku w polu karnym i podyktował 11. Nie pomogły protesty zespołu gości. Sam poszkodowany zabrał się do egzekwowania rzutu karnego. Po zmyleniu bramkarza posłał piłkę po słupku w aut. W drugiej połowie meczu w 51 minucie Gula zrewanżował się Wichniarkowi za podanie z 15 minuty i umożliwił napastnikowi Widzewa zdobycie bramki. Było więc 2-1 i szansa na spełnienie pragnień trenera Lemczyka. W 65 minucie spotkania obrona Widzewa znowu była dziurawa jak ser szwajcarski, to pełnotłusty. Mimo ambitnej postawy Matuszka w bramce, Piskuła celnie strzelił i Lech znowu remisował z Widzewem 2-2. Do końca nic się nie zmieniło, choć okazji nie brakowało. Drużyny Widzewa i Lecha cienko przędą, a dziś solidnie.